Siemano ludziska, witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry FIFA 15 Ultimate Team. Tym razem przede mną kolejne wyzwanie, które rzuciliście w komentarzach. Mianowicie bym zagrał składem składającym się z najstarszych zawodników w grze. I oto powstał właśnie taki oto zespół na tych pozycjach, na których są oczywiście ci zawodnicy. No są możliwie najstarsi, jakich udało mi się uzyskać na rynku transferowym i chyba w ogóle na swoich pozycjach nie ma już bardziej leśnych dziadków, że tak ich nazwę. No to co, przejdźmy od goalkeepera, który jest najstarszym zawodnikiem w tym składzie, a zarazem jednym z najgorszych zaraz po Tisdale'u. Richardson, którego kojarzycie na pewno z wyzwania, w którym grałem najgorszymi zawodnikami w FIFA 15 Ultimate Team. 69 rocznik, a więc leciwy zawodnik. Potem od lewej strony mamy Sulaimaniego, 77 rocznik, jeden z najmłodszych zawodników w tym składzie. Na środku obrony Lech Gwati, 76 rocznik. Potem Juan Fran, czyli Juan Francisco Garcia, aż tak podwójnie Garcia, 76 rocznik. Potem Manuel Pablo Garcia Diaz z 76 rocznika. Oczywiście panowie obaj grają w lidze BBVA. Tisdale, najgorszy zawodnik FIFA 15, oraz Piotr Rzymu, oni obaj właśnie mają taki oto tytuł, 40 overola, masakra. Ale powiem wam, że grałem tym zawodnikiem, w ogóle tym składem, dwa poprzednie spotkania, oba przegrałem, ale nie nagrywałem ich, po prostu chciałem zobaczyć, jak oni się będą zachowywać. Przegrałem głównie przez pierwszy mecz przez bramkarza, bo wpuszczał po prostu strzały z 40 metrów Kun Agüero. No wiadomo, Argentyńczyk potrafi uderzyć, w FIFA szczególnie. A drugi mecz przegrałem tylko i wyłącznie przez to, że moi napastnicy, o których będzie mowa za moment, po prostu nie dobiegali do bramki. Otrzymywali tak genialne podania, ale co z tego, jak obrońca, który był na połowie boiska, mój piłkarz przed polem karnym został i tak jeszcze wyprzedzony i odebrana mu została piłka, także ciężko widzę to wyzwanie. Dobra, Tisdale rocznik 73, potem 74 Christian Bergström, Gareth Ainsworth, 73 rocznik, prawa pomoc, środek pomocy ofensywnej to Juan Valeron, 75 rocznik, Frode Johnson 74 i na napadzie razem z nim Juan Pablo Angel, 75 rocznik. Sami zobaczcie na to tempo, 47, 45, 38, 38. No nie mam jak atakować, najszybszym zawodnikiem jest właśnie ten zawodnik. Czy on ma iść do ataku? No przydałoby się. Życzcie mi powodzenia, bo będzie mi ono potrzebne, czas na pojedynczy mecz online. No i mamy przeciwnika, 59 zgrania, 65 ocena ogólna, jest to skład, który być może uda się pokonać, ale tylko i wyłącznie przy odrobinie szczęścia, bo będzie trzeba przede wszystkim dobiec do bramki dwoma napastnikami. Zobaczymy, czy to mi się uda. No, mam nadzieję, że tak. Długo czekałem na tego przeciwnika, jakieś 5 minut mi wyszukiwało, ale w końcu się udało, także musi to być nasze zwycięstwo. Oj, pierwsza dobra interwencja naszego goalkeepera, jednak chyba nie doceniłem możliwości mojego przeciwnika, który naprawdę całkiem świetnie sobie radzi. Ale zobaczmy, Tisdale przed bramką, Tisdale to jest, no właśnie, aż nieprawdopodobne, że on tak daleko dobiegł. I świetny obiór Angela, Angel będzie pod polem karnym, uderzenie i broni bramkarz, ale jest pierwszy celny strzał na bramkę przeciwnika i jest nadzieja, że na jednym strzale się nie zakończy. Rzut rożny, główka, piłka w rękach bramkarza, bo Tisdale w ogóle, szybkość jego reakcji to 3 sekundy opóźnienia. I groźnie pod naszą bramką Diego Milito, Richardson, pewniak, jak Manuel Neuer wychodzi z bramki i wybija piłkę daleko przed siebie. Wow, poprzeczka Diego Milito. I nadal bezbramkowy remis, ale to jest największe zagrożenie po stronie drużyny przeciwnej, właśnie ten pan. I bardzo dobre podanie do Johnsona, Johnson's baby, niestety. Został przepchnięty, ale jeszcze jest Angel, uderzenie techniczne. Tak bardzo techniczne.
Rzut rożny, kolejny stały fragment gry dla naszego zespołu. Jeszcze jesteśmy w posiadaniu piłki. Sulejmani wysoko, ponad bramkę. I genialna piłka do Jonsena. Jonsen pakuje piłkę do bramki. 1-0, więc w ten oto sposób wychodzimy na prowadzenie w 41 minucie meczu. Oj, jest w końcu jakieś przełamanie. No co prawda to jest najgorszy skład, z którym udało mi się zmierzyć w tych zmaganiach challenge'owych. I o to chodzi, żeby zespół był równy mojemu. Angel świetnie przymierzył, no i bez szans goalkeeper rywali. No, takie bramki można oglądać. Koniec pierwszej połowy, moi drodzy, prowadzimy jedną bramką po zdobytym golu przez Johnsona. Dziwi mnie ten fakt, że udało nam się zdobyć bramkę, bo nic tego nie zapowiadało, aczkolwiek statystyki są wyrównane, nasz skład póki co daje radę, ale spójrzcie na to, ich wytrzymałość jest tak niska, że Teasdale po pierwszej połowie ma już takie zmęczenie, jakby rozegrał całe spotkanie. No mam nadzieję, że wytrzymam je do końca. Wow, jak nie obrona, to bramka, że no współpraca jest póki co dobra w naszej defensywie. Zobaczymy na jak długo. Wow, kolejne wyciągnięcie piłki z linii bramkowej. I świetna interwencja Richardsona, no to się chwali. Mam nadzieję, że chłop będzie bronił tak cały mecz. Świetna piłka do Ainswortha. Ainsworth przyjął ją i dalej po prostu nie ogarnął, co się dzieje, gdzie on jest. Może to Alzheimer? Oj, no i brawa należą się również naszemu bramkarzowi, bo gdyby nie on, ten mecz już by był pewnie przez nas przegrywany. Kolejna piłka do Ainswortha, tym razem ma kontuzję, no ale dobra. Udało mu się wykiwać jednego zawodnika. Podanie do Angela. Angel! W stronę bramki, no ale to akurat był strzał bardzo słaby. I znów kolejna piłka do Johnsona, tym razem bardzo dobre podanie. Johnson uderza, ale broni bramkarz. Fatalny błąd obrońcy i gol! Lazo na 2-0 strzela. No jeszcze nie wiem kto, zapewne za moment się dowiem, ale najważniejsze, że ta bramka wpadła. Angel, to on strzelcem gola w 75 minucie meczu po fatalnym wyprowadzeniu piłki przez obrońców, no, na pełnym spokoju, z pełnym doświadczeniem zostawił piłkę w siatce i musiał wyciągnąć ją bramkarz, którego nazwiska nie pamiętam i nawet chyba nie widziałem. No, w końcu musiało do tego dojść, że komputer daje szansę mojemu rywalowi. Diego Milito chyba nie, Diego Milito zszedł, to więc ktoś inny faulowany w polu karnym. I w 86 minucie mamy rzut karny, czy uda nam się go wybronić? No jeżeli tak, to będzie bardzo dobrze, jeżeli nie, no to kontakt tuż przed zakończeniem się tego spotkania złapie z nami rywal. Wszystko w rękach Richardsona, czy ten zawodnik podoła? No prawie, nie wiem czy to jego krótki zasięg rąk czy coś innego, ale skapitulował. Zobaczcie jak cieszy się rywal, no jakby wygrywał, jakby zdobył mistrzostwo świata. Angel widać wkurzony tym co stało się przed momentem, podminowany, zostaje faulowany przed polem karnym i to my teraz będziemy mieli okazję zdobyć bramkę ze stałego fragmentu gry. Kto podejdzie do wykonania tego rzutu wolnego, za moment się przekonamy, sprawdźmy w ogóle kogo mamy tutaj w zanadrzu. Chyba Bergstorm ma najlepsze rzuty wolne. Okej, nie zbyt mocne uderzenie. Okej. Zapomnijmy o tym. Wow, genialna parada Richardsona. Zła wiadomość jest taka, że moi zawodnicy już ledwo poruszają się po boisku. Większości z nich po prostu brakuje już siły. No ale mamy jeszcze piłkę. Zobaczymy, czy uda nam się coś z tej akcji ugrać. No, robi co może nasz zawodnik, będzie strzał z daleka, czy ta piłka wpadnie do bramki? Tak jest, genialne doświadczenie po stronie, nie wiem czy to Johnson, ale być może tak. I to dzięki jego trafieniu wychodzimy na dwubramkowe prowadzenie jeszcze w 90 minucie, tym samym zabierając nadzieję rywalowi nam doprowadzenie do remisu. W tym spotkaniu genialnie to zrobił nasz napastnik Rod Johnson, który zdobył w tym meczu właśnie dwie bramki.
No i koniec tego spotkania, wygranego przez nas wynikiem 3-1. Dwóch bohaterów, Angel i Johnson, to oni zapewnili nam zwycięstwo w tym spotkaniu. Ja dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, bo to strasznie motywuje do nagrywania kolejnych odcinków. No i jeżeli macie ciekawe wyzwanie, jaki skład powinienem stworzyć i zagrać nim, to piszcie w komentarzu pod tym filmikiem. Na pewno najlepszą propozycję wybiorę i zaprezentuję w kolejnym challenge'u. To tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!